Program Suwalskiej Karty Mieszkańca przyjęli dziś jednogłośnie miejsce radni. Mowa o zapowiadanym programie ulg i zniżek dla mieszkańców Suwałk. Osoby, które płacą w Suwałkach podatki, będą mogły korzystać m.in. ze zniżek na zakup imiennych okresowych biletów komunikacji miejskiej, wejściówek do akwaparku i muzeum i biletów na wybrane imprezy Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wysokość ulg ma być zależna od rodzaju karty, których będzie w sumie 4. Białe dla mieszkańców, zielone w przypadku rodzin wielodzietnych, niebieskie w przypadku niepełnosprawnych i żółte przysługujące seniorom. Przykładowo w przypadku komunikacji miejskiej dla mieszkańca ulga będzie wynosiła 20%, dla niepełnosprawnych 50%. Natomiast dzieci i studenci pojadą za darmo. Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi funkcjonujące obecnie programy Suwalskiej Rodziny Plus i Aktywnego Seniora. Początek naboru wniosków na karty zaplanowano na 1 lipca, uruchomienie zniżek na 1 września. Program ma na celu poprawę warunków życia, zwiększenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury, sportu i komunikacji miejskiej, umacnianie poczucia tożsamości lokalnej i pomoc rodzinom wielodzietnym. Szczegóły przedstawił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Chciałbym dać jasny przekaz dla mieszkańców, że w Suwałkach warto mieszkać i warto płacić tutaj podatki. I w zamian ma się właśnie ten ułatwiony i dostęp niżej płatny do szeroko rozumianej infrastruktury miasta. Oczywiście czas pokaże, czy te wszystkie cele, które przyświecają nam przy wdrażaniu tej Suwalskiej Karty Mieszkańca, uda nam się uzyskać. Nie obyło się bez dyskusji. Andrzej Łuczej, radny Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił, aby zniżka na przejazdy komunikacją dla dorosłych mieszkańców wynosiła 50%. W odpowiedzi prezydent zwrócił uwagę, że taki wniosek musi mieć wskazane źródło finansowania. Nie mamy dobrze jeszcze pamięci słowa pana prezydenta, jak niedawno apelował do nas radnych, abyśmy okazali wstrzemięźliwość w zgłaszaniu wszelkich interpelacji, roszczeń, bo mamy bardzo napięty budżet. No cóż, ale rozumiemy, że te pieniążki się znalazły. W związku z tym cieszy nas to bardzo. I w związku z tym proponujemy pójść o krok dalej. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość pragnę zaproponować wniesienie poprawki podejmowanej uchwale, a mianowicie, aby w załączniku do zniżek i preferencji wszyscy mieszkańcy dorośli Suwałk mieli zniżki 50%. Jeżeli ktoś proponuje uchwałę, czy też korektę uchwały, to powinien przedstawić skutki finansowe. Ja je przedstawiam. One wynoszą, z tym co już na dzisiaj mamy, 2 miliony złotych, a wobec tego myślę, że radny, zgłaszając tę poprawkę, dokładnie policzył, ile to dodatkowo będzie wynosiło, i ja wtedy ze skarbnikiem mogę zająć stanowisko i odnieść się, czy w tym czasie, teraz, dzisiaj nas stać na to, czy nie. W efekcie radny wycofał się z propozycji. Jego wystąpienie podniosło jednak emocje. Zbigniew Demezer, przewodniczący klubu Łączą Nas Suwałki, zarzucił Andrzejowi Łuczajowi populizm. Emocje tonował natomiast Grzegorz Gorlo, szef klubu PiS. Czym się różni populizm od merytorycznej dyskusji? Właśnie dzisiaj pan to pokazał. Procedowanie wszystkich dokumentów przez radnych polega na tym, że pracuje się na komisjach, pracuje się z panem prezydentem, pracuje się na klubach. Ja dzisiaj mogę postawić wniosek. Stawiam wniosek, żeby dopisać, żeby wszyscy byli szczęśliwi i zdrowi. Dzisiaj, no pięknie to brzmi przecież. Panie radny, gdzie wy żeście byli, kiedy żeśmy rozmawiali o tej uchwale? Pan prezydent tu powiedział. Jeżeli chodzi o wystąpienie kolegi Demezera, szczerze mówiąc, ten poziom mi też nie odpowiada. Demagogia. Ja rozumiem, że można zrobić jakiś błąd, ale też chciałbym, że kolega już ma tyle doświadczenia. Warto by było trochę ten stonować język, jeżeli chodzi o wystąpienia, chodzi o to, jeżeli tworzymy coś dobrego i ktoś nawet zrobi jakiś błąd, to nie epatować tego. Uważam, że wypada tylko powiedzieć, panowie, zrobimy coś dobrego, jest tak, tak i tak, taka jest rzeczywistość. Ja też mógłbym się popisywać tym uderzeniem i mógłbym to wszystko miażdżyć, ale nie w tym momencie, tak?